Ha! Ani myślałem, że ta cała mąka to ląduje w policyjnych magazynach. No. Część tylko ląduje. Reszta po dobrych cenach oddajemy przemytnikom, ale nikomu tego nie mówcie. Stajać! Nasz adrowni nie próżna, denna jechać gąbka. Siemaneczko, cześć i czołem, czeski z tej strony i gramy dalej w Contraband Police. Co ciekawe, mam już, z tego co widziałem na sejwie, 90% postępu gry. Co to oznacza, że... Czy dzisiaj będzie koniec? Czy może w następnym odcinku będzie koniec gry? Nie wiem. Ale to się przekonamy, chociaż tutaj jeszcze mamy aż 4 przemytników do złapania, tak więc to jest dosyć sporo. Więc nie wiem, czy dzisiaj to jeszcze jesteśmy w stanie taką grę skończyć, ale zobaczymy, zobaczymy. Nie śpieszy nam się, bynajmniej. Dzień dobry, bileciki do kontroli. A czekaj, bo ty masz może rejestrację 3S? Nie, ty nie masz. A co tam jeszcze jest? List przewozowy, arkanistka. Dobry. Spoko. Nie jesteś. Pokaż swój wiek. 34 lata, czyli nie pasujesz do profilu tego. Do tego też nie pasujesz. I sfałszowany list przewozowy. Sprawdźmy. Republika Kazachstanu. Panie. Pokaż węża. Albo nie, lepiej nie pokazuj. Bo to nie jest filmik o 22. A nie. Proszę wysiąść. Nikt nie patrzy. Dobra, żartowałem. Żartowałem. Spokojnie. Tylko pójdziesz do więzienia. Do więzienia, chłopie. Cyk. Ile tu mam chłopów? 3. To tam jeszcze możemy sobie poszaleć. No ale kurczę, zobaczę. Pierwszy transport i już mędę złapałem jedną. Ale teraz będziemy się tak przyglądać dokładnie. A pewnie coś znowu przegapię. O. To jest to, co na czym go złapałem. Dawać mi tutaj. Mąkę przewoził. No tak. Wiadomo, że mąka nie jest dozwolona w naszym kraju, jak i w wielu innych krajach. Przyglądajmy się teraz dokładnie tym oponom, bo ostatnio, żem przegapił, jeszcze się żeście krzyczeli na mnie w komentarzach. O, czekajcie, bo tu siekiera jest potrzebna. Siekiera do takiej tej, kurczę, to dobra. Ile mąki, panie kochany. Panie kochany, czyż pan chciał, kurczę... Wszystkich. O, no i tutaj jeszcze też mąka będzie. Cyk. Dobra. Damala, damala. Tutaj już nic nie. Chociaż, czy tu mogłoby być coś jeszcze na przykład schowane tutaj tak naprawdę, nie? Tak się teraz zastanawiam pod tymi błotnikami. A wiemy, że oni potrafią robić takie świństwa. Dobra. Przyjrzyjmy się jeszcze. No i jest mąka. Ta mąka to taka już trochę... Nie będzie dobra, bo ona tak... Mogła się trochę upiec pod tym... bagażnikiem. Troszkę... zmoczyć. Za siedzeniami nie ma. U góry też nic nie widzę. Plam na tapicerce nie ma. Tutaj nic nie ma. A później... tak, nic nie ma, nie? A później będziecie pisać, no faktycznie nie ma. A tu? Ale no, chyba faktycznie tam nic nie ma. Dobra. No to jeszcze standardowo weźmy tutaj jeszcze wszystkie wory i inne rzeczy. Bo może tu coś jeszcze znajdziemy? Oli tutaj tego przewoził, chłop. No jak w tych workach nic nie znajdziemy, to
Będę, kurde, to będę papież. Albo bardziej papieżak. Szolek, szolek. Tu nic nie ma. O, tutaj mąka w piekarniku to jest najbardziej odpowiednie miejsce do tego. W lodówce raczej się nie trzyma mąki. Ale sprawdźmy. O, w piekarniku to jest odpowiednie miejsce. W kiblu to najwyżej jak już nam coś się zepsuje mąka albo te sprawy, nie? To się wtedy do kibla wrzuca. Do mydelniczki to raczej nie powinno. No, mąka też jest podobna do cementu, tak więc no. Ej, nie, bo, proszę. Proszę, niech będzie tutaj mąka gdzieś, bo zostanę papieżem. O nie, o nie. Nie no, naprawdę? Przy tylu workach i nie masz żadnej mąki? Nie no. Nie żartujcie sobie. Nie. Dobra, cofam, co wcześniej powiedziałem. Nie jestem z żadnym papieżem. Proszę mnie tak nie wyzywać teraz. Nie, nie, dobra. Chyba, że... Gdzie jest smak? Co ty tam kwiatki włochasz? Kupię. Sprzątnij to. I? No i koniec. Dobra, czyli nie było w workach cementu. W cemencie był tylko cement, nie było mąki. Ale my sobie przykazujemy. A my mamy duże jeszcze wódeczki na sprzedaż. My sobie oczywiście mąkę tutaj. Uj, ale tego tutaj było 10 worków. Gościu chciał przewieźć. No, cóż. Ty mnie wyzwałeś właśnie? Coś ty powiedział? Dobra. Podaruję ci tym razem. Znajmy dobre serce szefa. 41 lat, Arkanistan i rejestrację. Zapraszamy kolejnego delikwenta. Pokaż rejestrację. 3S nie masz. Dobra. Dobry. Atajcie. Jesteś Arkanistan. A ile ty masz lat? 27. Czy poniżej 30 nie mogliśmy poznać? To cię wpuszczę. Chyba, że będziesz podejrzany. Jeżeli będziesz podejrzany, to cię nie wpuszczę. Jeżeli nie będziesz podejrzany, to cię wpuszczę. A choćby dla samej zasady, żeby dopiec tym skurczybykom. Dobra, jesteś czysty. Pokaż dokumenty. Pokaż dokumenciki chciałem, ale jak chcesz już wyjść, to trudno. Tutaj. Pokaż. A, nie, czekajcie, bo ja przecież wziąłem od niego dokumenty. Dobra, regulacja. Zaznaczmy mu, że nie, ale na złość go wpuścimy. A, czekaj, ty weź wejdź, bo ty nie wiadomo. Wejdź, bo ja muszę cię zważyć. Czy za gruby nie jesteś? No, no, no. Hop, siup. Nie, mieścisz się w kanonach. A tu w ogóle widzę braki karoseli, jak nigdy. Siergiej Madejkow, Madejkow, Siergiej Madejkow, Siergiej Madejkow. Tu się zgadza, tu się zgadza. Numer paszportu się zgadza. Ta pieczątka się zgadza, bo nawet pamiętam już Arkaniskankę. Czy jak to tam, skakankę. Zagry 53, czy to się zgadza? No zgadza się. Masz dużo w ogóle defektów w samochodzie. Pokaż krowę. Pokaż krowę. Dobra, tak, opony. Jedna przebita. Cyk. Wybite szyby, to masz na pewno raz. Tam masz dwa z tyłu, widzę. Za tobą. Dwie. Zniszczone światła. No, niby elegancko, ale nie do końca. Cyk. Brak lusterek, brak karoserii jest tutaj. Jedną lusterkę akurat masz. Brak karoserii to bym ci tutaj dał. Zderzak masz. No dobra.
Pokaż jeszcze foteczkę. No, jesteś podobny. No cóż, panie Siergiej. Jesteś dobrym kandydatem do obalenia obecnego rządu. Zapraszamy. Zapraszamy do kraju. To spadaj. Szybko, szybko. Zanim komendant przyjedzie. Nie tam, nie tam. Eton obar Andinia. Opna eto wasz latnej aktyw. Ale wszystko dobrze znalazłem. No. Nie ma nic rzucić. Tak, tak, nie powtórzy się. Jest oczywiste, że nie. Dzień dobry. Nie masz Esa. Dzień dobry. Tak bez słowa. Garin zwyskaje i lio hartu. A ja pomskaje ti atalok estio rewolucja pachal. My melosz ich to stanowka wracho wioska mu. No oczywiście, przecież wpuściłem kilku. Arkanistan, ty masz... Pff. Co to za pieczątka? Z ziemniaka ją zrobiłeś? Przecież to jest już fałszywa pieczątka, to widać, ale dobra, zobaczmy. W ogóle ile ty masz lat, powiedz mi chłopie. Czyli w sam raz. Sam raz. Ale czekajcie, on jeszcze jak tak powiedział, że tam szykuje się atak, czy tam rewolucja, czy coś tam. Czyli to jest ten typ, którego powinienem wpuścić. To jest ten typ, którego powinienem wpuścić. Opie. Bez sprawdzania. Słuchaj, ale chyba, że jeszcze wódeczkę chcesz kupić. Nie. Może byś sprzedał coś po taniości. Ten proszę chyba był tani, nie? Dobra. Słuchaj, chłopie. Idź. Ja wiem, że ty jesteś tam podejrzany. Nikt nie patrzy. Dobra, szybko, szybko, szybko. Nara. On tu prawie nic nie miał dobrego. Znaczy widzieliśmy nawet pieczątkę, że już nawet nie zaznaczałem, bo to nie ma sensu nawet zaznaczać. Bo od tych minus 200 i tak mi nic nie odejmuje, jak nawet zaznaczę, nie? No to ten. Dobra, bierzemy się za następnego. Dobra, tylko żebym patrzył, żeby nie zbankrutował, bo mam 3 tysiaki. Jeszcze mogę tych popuszczać trochę, rewoltę zrobić. Dzień dobry. Atajcie, a czekaj, bo ja ci pierw... Aha, nie sprawdzę ci, bo nie masz leżaka. 3S, nie. Poka. Poka. Nie. Iliot, Sabik, Sarashta? No, tak. To już arkanist. Dobra, czekaj. Czekaj, sprawdźmy pierw twój wiek. 55 lat, to ty się nie łapiesz ani na to, ale łapiesz się na Arkanistan. Dobra, sprawdźmy. Ja ciebie akurat nie wpuszczę, bo jesteś za stary na rewolucję. Znaczy, wpuszczę cię, jeżeli wszystko będzie w porządku. A na razie... Wszystko wygląda, jakby było w porządku. Podejrzane. Silnik też. Jak w najlepszym stanie. No dobrze. Te kozy są prawdziwe. Ruszają się, są. No dobrze. Troszkę ci tutaj samochód z dwóch stron. Coś ci odpadło. Ale to porozmawiamy później. Kassander i Lin. Kassander i Lin. Zgadza się. Czy ta pieczątka to jest Arkanistan? No nie pamiętam takiej. Ale nie, jest taka pieczątka. Dobra. No nie, no tu się już nie zgadza, widzę. Nie, ważność dokumentu też się nie zgadza. Pokaż to Acjatę. Akurat się zgadza. Imię, nazwisko się mi chyba zgadzało wszędzie. Kassander i Lin. Wydaje mi się, że tak, że się zgadza, nie? Zdjęcie, list przewozowy, 3 kozy się zgadza. Waga. No, panie, za gruby jesteś. Nic na to nie poradzę.
Pokaż ty no jeszcze rejestrację. ZFO 1.4, owo, dobra, się zgadza. Zagr 52 to jest... To jest, się zgadza, bo tu już pamiętam... Na pamięć. Się zgadza, to jest ok. Poza... Teraz tak, nie masz zderzaka. Na pewno. Cyk. Czy masz jakieś przebite opady, proszę pana? Nie. Wybite szyby? Przyznasz się do jakichś? Chyba nie. Dobra, rusterka są. Światła tutaj są. Tutaj też. No dobra, tylko braki w karoserii tutaj po dwóch stronach. No, tak nawet wyrównałeś, nie? Ale tak ogólnie to cię i tak nie mogę wpuścić. Nara. Jakbyś miał poniżej 30 lat, to byś wjechał. Dobra. Nara. Zapraszamy kolejnego delikwenta. 3S. O, co jeszcze się tam nie zgadzało? Dowód rejestracyjny. Kurczę, te tła są takie, że trzeba chyba je sprawdzać, bo one niby się zgadzają, ale tak nie do końca najwidoczniej. Dobra, S nie masz. No cześć. Ty nie masz tyle lat podejrzany, żeby być i też nie jesteś arkanistan, czyli ty jesteś czysty ogólnie. I sprawdźmy. Ikadal Nurmela i Kudil. No cóż. A może od razu wagę. 1004. Dobra, tu się zgadza. Ważny nie jest dokument. I teraz tak, jeszcze zjednoczone rally. I tu cyk. 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 Dobra. Zawet. Czy to jest zawet? To był Fiat ten. Tutaj to był zawet? Zobaczmy, sprawdźmy w dokumencikach. Zgadza się. A może od razu numer rejestracji. ZPD 2759KM. To się zgadza, tu się zgadza. Ważność. Muszę ci tutaj odhaczyć. Mordeczka się zgadza na zdjęciu. Właśnie, pieczątka, czy się zgadza? Takie, te gołębie? Zjednoczone rali mają gołębie? Mają gołębie, dobra. Okej. Okay. Mają gołębie. Tu się nie zgadza chyba numer paszportu. Tak jest. Odwiedziny. No jeszcze trzeba ci sprawdzić, chłopie. Chłopie. Proszę nie wysiadać z samochodu, bo będzie postrzał w nogę. Trzy worki. No to się nie zgadza. O. A, czy masz jeszcze gdzieś jakieś te? Nie. To moim zdaniem lista przewozowa się też nie zgadza. Pieczątka, tło. No i jeszcze tylko, tak, lusterka są, szyby, opie, samochodu. Tutaj są, opony są całe, światła całe, lusterka całe. No to nic, no to trudno. Nic mu więcej nie wykażemy. Ale i tak nie możemy go wpuścić. Wpuściliśmy dzisiaj tylko nielegalnych chłopów. Cyk. Nara. Damala. Żegnamy. Goodbye. Auf Wiedersehen. Tak, tam prosto i na lewo, znaczy na prawo. Maduro, wasze Werabojski.
zająć swoimi sprawami. Ty. Daj ćmika. Nie bądź świnia. Poczęstuj. Ty, a ty, co ty tak koło mojej chaty tak chodzisz? Dobra, idziemy spać. Może nikt nas w nocy nie zaatakuje. Minus 740, czyli ogólnie i tak dzisiejszy dzień jesteśmy na minusie. No ale to taką ścieżkę obrałem, tak? Żeby wpuszczać tych, którzy mogą stanowić... Oho! Kurde, tym się źle strzela na dalekiej odległości już lepiej chyba tym pistoletem. Alarm! Alarm! Dobra, zastrzelony. Dobra. Dobra. A, pięknie. Dobra. A nie, jeszcze żyje tamten. O, tylko nie fogórki! Nie! O, fuck. Chłopy! Oni mi dwóch chłopów zeszczelili. Mogę ich uratować? Stań! Stań, powiedz, jest, nie jestem sam. Ja pierdziel, oni mi dwóch chłopów zabili tym granatem. Chłopi. Ło. Dobra. Dobra. Dobra, mam cię. Jednak pistolet. Tak, maszynu? No chodź. O, o. Nie, 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 nie. Czekajcie, a co? Który magazynek? Do tej maszynu? Chyba do tego, nie? Tak. Dobra. Come on. Dobra. Dobra. Come on. O, jeszcze żyjesz? No i co? Dawaj. Zemsta za moich ziomeczków. Mam cię. Strzelec wyborowy. Achievement. Dwóch. Do końca. Dobra. To tak dosyć intensywnie mnie teraz atakują. Dwa samochody wjechały mi na chatę. O, miałem już naboi do tego karabinu. Ten co na dachu gdzieś siedzi? Czy w lesie gdzieś tam, kurde. Dobra, pompeczka.
Ciężkoradny! Wolski! Wstawaj! Dobra, idziemy z pompeczką. Gdzie on jest? Gdzie ostatni? O, dobra, jest. No, kurczę, prawie... Sektora Bossa. Liszto wypasujcie Adamestię. Komisar Radobudru. Nie ma sprawy, panie komisar. Dobra, kurczę, o to kowali mi nieźle tutaj. Ładnie mnie tutaj podziurawili. Ile oni? Trzech chłopami załatwili? Tam jednym granatem, co tak rzucili, do dwóch poszło. Obudka. No dzień dobry. Przemytnicy. Jeszcze trzech przemytników muszę. Zapraszam, bez tam zatrzymywania się. Halo, halo. Proszę. Tu proszę. No, szybciutko. 3SC? Nie ma tej rejestracji, co... Nielegalnej rejestracji. Dzień dobry. Ad maturo. I ile lat? 41. To jest, już jest podejrzane, że jest arkanistka, nie? No dobra. Bo jeszcze tak? Czy... Tak, arkanistan jeszcze mam jednego podejrzanego. Sprawdźmy, czy to nie jesteś ty czasem. Atajcie. Atajcie. No. Proszę, no. Niestety, ale wyglądasz... Teoretycznie na czystego. A zobaczmy, czy te zwierzęta są prawdziwe. Winia, krowa, koza. Okej. No, wygląda chłop na czystego. Nawet ma dobre zdjęcie. Matej Borysow. Okej, zgadza się. Zobaczmy, jak tam z wagą. Zgadza się. Zgadza się. I licz 57. Chyba też się zgadzam. Coś mi się wydaje, że to jest ten dobry wóz. Tak. Tak. Nawet się to zgadza. Kurde, no jakiś taki świnia, krowa, koza. To też się zgadza. Zobaczmy tylko, bo to ja bym chciał już sprawdzać. No tak, w taki sposób. Oczkiem. Bo ja nie jestem w stanie wyłapać, które te były fałszywe. Czym one się różniły tak naprawdę, nie? Pieczątka się zgadza. Ważny dokument, ważny dokument. Naprawdę się wszystko zgadza. Podejrzany jesteś. Za bardzo czysty. Nic nawet pobitego nie ma. Czy szyby też żadnej pobitej? Chłopie? Nic, ten? Światła? Zderzaki? Akarystańska atliszta. Witamy w kraju. O, ten co się rozciąga. No. Proszę bardzo, winnik perfekcyjny, czyli on faktycznie był czysty. S nie masz w rejestracji. Atajcie. Witam pana. Będą paniczka rabocza, jacz partyjne mestie. A ja madre kontroluję to na żywatko. Propszać, meno awaju. Wysocki. Moja żona pracuje w Sejmie. Wiesz, że cię nie wpuścimy. Bo jesteś z... lewej rodziny. Tak więc nieważne co. Chociaż kurczę, on nie jest winny, że jego żona jest taką mędą, że pracuje w Sejmie, nie? Ech. Andrzej. Dobra. Znajmy dobre serce. Jeżeli... No i masz tego. Dokumentu nie jest dobre. Czy może będziemy takim dobrym? Nie, ona... Nie.
Nie, pieczątka się nie zgadza. Nie będziemy tym dobrym teraz dla niego. Gdyby jego żona pracowała gdzie indziej niż w tym Sejmie, to bym cię przepuścił. Ale że pracuje... Ważność dokumentów też się nie zgadza. Ale że pracuje ona w tej instytucji, której nie lubimy. O, przepraszam cię bardzo. Nie zrobię dla ciebie wyjątku. Numer rejestracji też się nie zgadza. No tło dokumentu jeszcze sprawdźmy. Bo to coś mi śmierdzi, że też się nie będzie zgadzać. No. To ci dopiero. Ale to nie będzie się zgadzać. Patrzcie. A nie, tego i tak nie mogę sprawdzić. Panie, powiem ci tak. Gdyby twoja żona pracowała gdzieś indziej, to bym cię wpuścił. A tak, to tak jak na te pieczątki. Dupa z tym. Nara. Podjąłem słuszną decyzję. Essa? Nie, 3 Essa nie ma. Dobry. Arkanista. 25 lat. Jesteś... Znaczy, regulacje się nie zgadzają. Aczkolwiek, panie, jeżeli nie będziesz przemytnikiem, to zapraszam cię do kraju. A widzę, że nie jesteś. Mydełko. Czekaj. Może chcesz wódeczkę kupić? Nie chcesz. Witamy w kraju. Na, na, na. Na, na. I ci tutaj... Nie, ten komendant nie patrzy? Dobra. Oj! Coś zapomniałem sprawdzić. Dobra. To się już nie powtórzy. Ej, ale patrzcie, on teraz już w ogóle się nie odzywa. Już mamy nadzieję, że to się nie powtórzy. Nie wiem, czy ty się bać, czy... O! 3S. No to wychodzimy. A, daj dokumenty. A nie, nie dawaj mi dokumentów. Nie potrzebne mi twoje dokumenty. Bo... Cyk. Przykro mi bardzo. Zamykamy pana. I zabieramy się za tą prawdziwą kontrolę. Zardzewiałe opony, zardzewiała blacha, na te zardzewiałe to chyba siekierą powinienem ją... O, fajki. Dobra. Cyk. Na, 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 na. Okej. Okay. To na razie wyłóżmy. Ale już było widać, że w tym jednym mydełku... No nie do końca było mydło, nie? Dobra, gdzie masz fajki, przyznaj się. Ja no nie widzę. No. Tam już w kolejnym mydle też było. Wiem, że tu... Czekaj tylko, jeszcze tak spójrzmy się gdzieś tutaj, bo znowu pewnie przegapię. Gdzieś nie ma? Nie ma. Tu? Nie ma. Tutaj jest. Cyk. Dwie faje. Już sprawdzałem. Tutaj nie ma nigdzie na podłodze. A, właśnie, bo też... O, właśnie. Mam cię. Teraz się nie dam nabrać na to, że tapicerka jest... Ładna. Dobra, na pewno jeszcze w tych mydłach gdzieś były. Bo to widziałem, że w co najmniej dwóch. O, w tamtym i w tym. Tu chyba trzeba będzie tym.
Mydełko. Siabada, siabada, siebede. Mydełko fa. Chciałbym cię mydlić papierosami, tak? At Maduro. Oh yes. Idealna kontrola. Czyli to, co zwykle się nam przytrafia. Cyk. Papierochy. Na handel. Szkoda, że ci można handlować tymi papierochami. Na przykład, wiecie, tu przychodzi gościu i chciałby kupić od was papierochy. A wy wyciągacie cały zestaw i mówicie, proszę bardzo, proszę bardzo. Dobra, ile tutaj arkanista i 41? No siema. Powiedz ty mi. Jesteś arkanista. Ale masz 23 lata. Dobra. Standardowo, jeżeli nie jesteś przemytnikiem, to ten. To witamy w kraju. A już widzę po wstępnych oględzinach, że jesteś czysty. Dobra. Witamy w kraju. Igorze. Rado tu ksaju, Amanu. A zobaczysta. Do zobaczyska. Nie elegancko. My madre fartny robotca. Tak? Będziesz mi groził? Ja ci dam. Dobra, to co mamy teraz? Bo szybko skończyliśmy. Ja myślę, że sobie po prostu... Aha, dobra, czekajcie, bo ja sobie weźmę przy okazji też ten... cały... tu... Majdan. O, w ten sposób... A, dobra. Dobra. Dobra, w ten sposób. I ja sobie pojadę, bo jeszcze mamy dużo czasu. To sobie pojadę jeszcze w miejscówki, gdzie mógłbym znaleźć akta teoretycznie KGB. Nie włącz światła, co ty? Pijany jesteś, człowieku. Czyli tak. Motel, ruiny, obóz pracy znaleźliśmy. Kryjówka Gawrilowa. Albo tak, narzędzia Wlada, tartak. Nie, tartak już też znaleźliśmy. Kryjówka Gawrilowa, narzędzia Wlada. Myślę, że byśmy sobie odwiedzili. Czyli pierw pojedziemy do narzędzi Wladimirka. Okej. Okay. Kryjówka Wlada. Gdzie ty schowałeś dokumenty? A ten ciągle tu siedzi i chleje, nie? Ada? Obywatel. Od siedmiu boleści. Wladziu, słuchaj, mam do ciebie interes. Gdzie schowałeś dokumenty? Powiedz ty mi. O, co tam nie, ty tam na nic. Słuchaj, Wladziu. Wiem, że chowasz gdzieś dokumenty akta KGB. Powiedz ty mi. Można tu przejść? Można? Nie, nie można. Wladziu. No weź powiedz, gdzie masz te dokumenty? Weź nie świruj. Oho, no to chyba już wiem, gdzie będą. To jest jakiś ten. Co ciekawe, zawsze możemy znaleźć też więcej niż jedną dokument, nie? O! Mamy cię. Co ty? A tu masz te wszystkie narzędzia, bo ty to, tym handlujesz przecież, nie? W ogóle to możemy zawsze znaleźć chyba więcej niż jednak dokumenty. Tak więc jeszcze tak się rozejrzę. Czy czasem właśnie nie ma gdzieś tutaj. Ale chyba nie. Tylko pralkę żeś zepsutą tutaj umieścił. Okej. Okay. No dobra. Wydaje mi się, że znalazłem to, co chciałem.
Na. Dobra. Ryjówka Gawrilowa. No to byśmy pojechali teraz tutaj w lewo. I prosto. Ja jeszcze się przyjrzał tutaj czasem, czy nie znajdę tutaj jeszcze jakiś, bo znalazłem tam jedne na pewno dokumenty. Ale tu jest taka duża miejscówka, że mogłyby być pochowane jeszcze gdzieś. Wydaje mi się tutaj te dokumenty. Siema. Nie masz jakichś dokumentów KGB o panie obywatelu? Chyba nie. Tutaj gdzie nie ma? Na tych deskach? Tutaj? O! Drink only Arkanistan Bult Wódka. Wodka. Mniam. Pychatka. Arkanistaczka wodka. Powinienem być gościem od marketingu destylarii arkanistów. Dobra, może faktycznie może tylko jeden tutaj jest dokument, ale wolałem się dla pewności rozejrzeć. Chociaż być może przegapiłem coś. No siema. Być może gdzieś coś przegapiłem też, nie? Ale to już... No trudno. Dobra. Nie widzę nic. Trudno się mówi. Pamiętam tylko, że znalazłem tam jedne, nie? Ostatnio jak żeśmy tutaj się rozglądali. I jedziemy dalej. Prawdopodobnie nie znajdę wszystkich dokumentów. A teraz w którą stronę? Tam. Dobra. Cyk. Tutaj żeśmy śledzili kiedyś Gawrilowa. No i żeśmy podarowali mu żyćko. Można by tak powiedzieć. Możeśmy... Kryjówka Gawrilowa, tak? Czy ty masz tutaj jakieś dokumenty KGB, panie Gawrilow? Podejrzewam, że tak. Tylko gdzie? Jakaś paczka. Tutaj nic nie ma. No w domku mogą być. W takim razie. A nie. No jeszcze gdzieś tutaj w malinach mógł schować te dokumenty. O. Nie ma dokumentów. No jestem prawie pewny, że tutaj by mogło gdzieś być, ale... A, no cześć. Jestem pewny. A jak ja coś mówię, że jestem pewny, to musi być. Dobra, jadę teraz do bazy policji. I tam spróbujemy jeszcze coś znaleźć, bo tam jest dosyć duża miejscówka i wydaje mi się, że tam jeszcze mogą być gdzieś drugie. Bo jedne żeśmy znaleźli za tym gościem, który przyjmuje te towary. Ale moje przeczucie mówi mi, że tam jeszcze może być jakiś jeden. No zobaczcie, jaka to jest w ogóle duża miejscówka tutaj, nie? To, no czy... Zdziwię się, jeżeli tu gdzieś jeszcze nie będzie dokumentów co najmniej jednych. Ale pierw pójdźmy po prostu sprzedać to, co tutaj mamy, przywieźliśmy. Cyk. Oczko. No tutaj nie podejrzewam, żeby schowali drugie dokumenty. Ale na przykład... O, a ty co tutaj, fajeczkę zapalisz? Wadź wazidu? Ale gdzieś, kurczę, tu zawsze może być na jakimś kartonie coś gdzieś położone i tak specjalnie, o gdzieś tutaj, tam gdzieś pod śmietnikiem, nie? Albo gdzieś, o, hop, hop, hop. Nie.
Nie ma. No dobrze, dobrze. Zapamiętam to sobie. Gdzieś w jakimś kontenerze albo za kontenerem. No tu jest bardzo dużo możliwości schowania tych dokumentów. To trzeba przyznać. Tu gdzieś jeszcze. Tu. Do góry. Jakbym tu mógł wskoczyć może? Nie. Znaczy podejrzewam, że nie. Aczkolwiek... Dobra, sprawdźmy, bo tutaj jeszcze był taki śmietnik, a też wiemy, że w takich miejscach potrafią być. O Jezus Maria, się wystraszył, że jakiś wydarzy... O! To jest podejrzany kontener. Aha! A jest! 10 na 14. 10 na 14. A może jeszcze jedne gdzieś tutaj będą dokumenty? Jakby były trzy, to mnie troszkę tak z jednej strony zdziwi, a z drugiej nie, bo tutaj naprawdę jest wielgachne miejsce. I tak naprawdę, o, mógłby być jeszcze gdzieś tutaj. Poszukajmy. Czy wy mnie widzicie, czy nie? Tu? Tu? O! Ej, tu będą... A nie, dobra, myślałem. Bo tak by było takie idealne miejsce na schowanie dokumentów, nie? Chociaż nadal jest. Chociaż nadal jest to idealne miejsce na schowanie dokumentu. Chyba, że... O! Aha. No nie, naprawdę tu nie ma? To było takie idealne miejsce na schowanie tego dokumentu, nie? Kurde, no, aż się... Aż uwierzyć nie mogę, że tu nie ma tego dokumentu, bo... No zobaczcie, no tu przechodzimy sobie kontenerami, cyk. Cyk, cyk. I nie ma. No, jestem zawiedziony. Troszkę. A tu? Tu też nie ma. Weźmy, przewróćmy śmietnik. Trochę wandalizmu się... O, jest. I teraz powinien ten wyskoczyć dokument, nie? KGB. Ale to... to by był plot twist. Wręcz. Obóz? Nie. Nie ma. Mogę ci ukraść samochód? Nie, nie do końca. To nie GTA. Tu nic nie ma. W budce. Nie ma. A nie, no może po prostu tylko były dwa tam dalej. Aczkolwiek tu jeszcze może gdzieś leżeć na półce jakiejś. Rozglądajmy się. Nope. Ewentualnie jeszcze, no... Mamy tam ostatnią półkę. Próbuję ogarnąć to wzrokiem, czy tu gdzieś nigdzie czegoś nie ma. Jeszcze w tej budce też. Na przykład, o... Tu by było też dobry motyw schować ten dokument. Też może być taki patent, że ja po prostu jest... On tak jest ładnie wpleciony gdzieś w tło. Czyli w jakieś książki, że ja go czegoś nie zauważyłem, tak więc... Jeśli wy gdzieś zauważyliście, to po prostu od razu piszcie, że ślepy jestem. Dobra, nie, tu chyba przejrzałem już wszystko. Wracamy się w takim razie, bo... dzień, chociaż kurczę... Tak naprawdę to wydaje mi się, że jeszcze do przejrzenia mamy cmentarz i zajazd. Bo w zajeździe pamiętam, że ja nie znalazłem tych dokumentów. Czy nam się uda znaleźć? Nie wiem, bo ewentualnie byśmy w następnym odcinku jeszcze spróbowali, aczkolwiek dobrze wiemy, że my się zbliżamy do końca tej serii. Więc... Ale ile mamy? 10 na 14, tak? Tych dokumentów, aktów KGB? Tak więc myślę, że tak nie jest źle. A tymczasem...
Dzięki, że byliście. Dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało, jak tak. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. No i jednak do zobaczyska w kolejnym odcinku, które być może będzie ostatnim, a być może nie. Bo to mówię, tak jak mówię, było 90%. Jak wchodziłem do tej gry, był postęp, miałem 90%. Trudno mi jest powiedzieć, jak to liczy. Na pewno mamy ostatniego przemytnika, tak? Czy jeszcze dwóch mamy do zamknięcia? Nie pamiętam teraz, szczerze powiedziawszy. No i na pewno będzie jakaś jeszcze fabułka na koniec. Mam nadzieję, że tak to potoczyliśmy, że to my będziemy tym, który przeskakiwał płot w Stoczni Gdańskiej, albo może przeskakiwał płot na granicy w Karikatce i wyzwolimy ten kraj z tych komunistycznych. Mamy dwóch jeszcze do znalezienia. Tak więc dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Dajcie łapkę w górę, jak się wam podobało. Suba i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nara. Atajcie, towarzysiu komandiru.